masz właśnie i normalnie. Ale jest głowy. Ma takie piękne, błękitne oczy. Ale jest cudowna. U Matyldy za płotem. Jesteśmy w przepięknym miejscu, w Adamowie, na Żuławach, w naturze samej, u Pauliny. Super, że mogłyśmy się spotkać. Bardzo mi miło i czasie się nie zbiegnie. Bardzo chciałam Cię odwiedzić, bo wiem, że masz sławne krowy, z którymi podróżujesz po całej Polsce. Wszystko się zgadza, dokładnie tak. Są to takie wybrane i naszym zdaniem najlepsze sztuki do dalszej hodowli i do osiągania wielu sukcesów. Taka krowa, która podróżuje i zdobywa sukcesy na konkursach, to daje jeszcze mleko? Ma czas dawać mleko? No oczywiście. To jej największy atut. A jest jakoś inaczej traktowana? Coś czymś się wyróżnia? Czy to jest bardziej się o nią dba? Na pewno jest oswojona i daje gospodarzowi satysfakcję niezmierną. A jak długo taką krowę trzeba przygotowywać przed konkursem? Lepiej około 2 miesiące przed. Zacząć już. Trening, przygotowanie, dieta. I to jest codzienny taki trening regularny? Czy co się z nią robi? Na początku tak można powiedzieć, że to jest takie oswajanie, a później coraz częściej, żeby ona już była przyzwyczajona. Do tego, że będzie właśnie jechała, żeby stres nie oddziaływał na nią źle. Mhm. Bo krowy tak samo się stresują jak my, nie? Dokładnie tak. A można jakoś jej pomóc, żeby się mniej stresowała? No właśnie to jest te szybsze przygotowanie, oswajanie. Masz też duże sukcesy. Jakieś czempionki? Tak, nawet jedna subek czempionka. Była w naszym stadzie czerwona. Odmiany RW właśnie. No i to była największa duma naszej hodowli. Widziałam takie zdjęcie, gdzie stały osoby z suszarką przy krowach, które były szykowane. Po co te suszarki? Dokładnie tak, to właśnie jest top line, układany top line, ta linia główna grzbietu, która musi być prosta. To krowa właśnie, nie boi się suszarki? Jeżeli jest przyzwyczajona, no to nie. Właśnie te 2 miesiące przed trzeba właśnie przygotowywać zwierzę, że do takich właśnie muzykę puszczać, właśnie te suszarki. Ona później jest już oswojona i lubi to przede wszystkim. Tak jak teraz, nie wchodzą na głowę, tylko stoją. To są te przyzwyczajone, tak? Takie bardziej... Nie, ale to właśnie młode, ale no widać, że nic się nie dzieje takiego i... Nie są w ogóle puchliwe one. Mnie widzą pierwszy raz i nie uciekają specjalnie. Od małego właśnie już zależy wychowanie i ona pamięta. Jako ciele, jak była traktowana i... U ciebie krowy są codziennie na łące, codziennie widzą słońce i to są chyba szczęśliwe krowy. No właśnie widać po nich. Wyjeżdżasz czasem na wakacje, mając tak tyle zwierząt do opieki? Znaczy tak nie bardzo. Nie bardzo, kiedyś częściej, ale teraz już tak nie. Wieczorami tak można wyjść sobie, ale rano znowu trzeba wstać. O której wstajesz? Po 6:00. Tak staram się. Czasami dłużej schodzi. Wybudzenie się. A koniec pracy? Po zachodzie słońca? Około 21:00, tak. No tutaj zawsze rodzice, no to był jedyny dochód. Jedyny dochód i tak ciągnęło się to i to weszło w to, że to pokochało się to i... Stado się nie, cały czas... nie chce się stąd wyjechać i prowadzić innego. A czasem myślisz o tym, żeby gdzieś do miasta stąd? Czy nie potrafiłabyś już? No właśnie myślę, ale nie potrafiłabym odejść stąd. Bo ja bym chciała w drugą stronę. Nie wiem, czy dałabym radę z opieką nad krowami, ale chciałabym z miasta na łąkę, tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj. No jak to się pokocha, to już ciężko z tego zrezygnować. U ciebie krowy każda się jakoś nazywa, tak? Czy to są... Znaczy tak większość mamy. No dobra, a jak ja bym chciała tak przyjechać i na przykład powiedzieć, że chciałabym sobie hodować parę krów, nie mając kompletnie o tym pojęcia?
to od czego trzeba zacząć w ogóle? Się samemu to raczej tak nie bardzo. Trzeba mieć tę drugą połowę. Albo no, po prostu ludzi do pracy, nie? Maszyny, sprzęt i iść do przodu, nie cofać się. No tak, bez maszyn dzisiaj to częstujcie się. Bez maszyn tak o, nie. Chyba, że tak hobbystycznie raczej to podejść do tego. No hobbystycznie to w wersji takiej mikro, nie? 2-3 krowy i też... Tak, no i praca, wiadomo, do pracy pójść, żeby jakiś dochód był. A krowę to raczej tak z pasji wtedy. Tak myślę, bo tak to nie da rady. Ale to też jest twoja pasja, prawda? Obowiązek też. Pewnie też, ale i pasja, też. Bo myślę, że to tak nie wyglądałoby tak, jak gdyby nie było pasji, co? Tak jest, co kazać. Powiesz nam jeszcze, jak się można komunikować z krowami? Czy one reagują na jakieś dźwięki, słowa? Czasami wystarczy spojrzeć i ona już dociera do niej, że coś jest nie tak, coś przeskrobała. A czasami zwykłe machanie ręką i ona odejdzie i wie, w którą stronę ma iść. Ale musi to być osoba, którą znają. Bo ja mogę machać i zero reakcji. Po prostu czują zaufanie czują. Jakie jest twoje marzenie? Marzenia? Znaczy, moim najskrytszym marzeniem jest prowadzić dalej tą hodowlę i powiększać stado oraz znaleźć tą drugą połówkę, która by pomogła w tym wszystkim. No tak, żebyście razem mogli dalej spełniać marzenia. Dokładnie tak. Dzięki bardzo. Jakbyście chcieli kiedyś posiedzieć na łące wśród krów, to są takie miejsca w Polsce. Dzięki bardzo. Bardzo było miło. Polecam się na przyszłość i zapraszam. Mieliśmy dzisiaj niesamowite szczęście. Podczas nagrywania wycieliła się jedna krowa z tego towarzystwa. W taczce się mieści. Ona jest właśnie normalnie. Ma takie piękne, błękitne oczy. Ona jest cudowna. Zasypia. Trzeba popołysać. Ale jest piękna. U Matyldy za płotem.